Dzień dobry, dawno nie było w moim stylu rozmowy z mężczyzną. No i właśnie, przecież spędziłam z nim wiele lat. Siedziałam z nim na kanapie, mieliśmy podobne emocje, aż tu nagle któregoś dnia zawodowe drogi nam się rozeszły. Ale ponieważ on, ten o kim mówię i myślę, napisał właśnie świetną powieść i jest to jego debiut powieściowy, to postanowiłam, że sobie porozmawiamy o ojcostwie. Panie i panowie, redaktor Marcin Meller, zapraszam. Cześć Marcin. Cześć Magda. Nie, poczekaj. Cześć Marcinie, bo ty lubisz wołaczu, nie? Nie. Wołaczu, oj, nie. Ale widzę, że przynajmniej, że przeczytałaś powieść, gdzie podzieliłem się właśnie tą małą nerwicą. Może nie natręt, ale każdy ma jakieś swoje takie. To jest moje. Widzicie, jak przystało na prawdziwego redaktora oraz człowieka, który naprawdę dobrze pisze. Będziemy rozmawiać o tej książce. Ta książka to jest powieściowy debiut redaktora Mellera. Panie Meller, ta książka jest po prostu bardzo dobra. I pan wie, że ja nie lubię czytać thrillerów, ale no, szacuneczek od razu na dzień dobry, ale muszę zacząć od czegoś innego. Tęskniłeś? Za czym? Za mną, głupku. Dobre. Znaczy wiesz, no, mogę udać na potrzeby twoich widzów, że tak, nie widzieliśmy się bardzo dawno, ale widziałem cię chyba przedwczoraj. Może 3 dni temu. Więc w tym sensie dopiero coś widziałem. Tęsknić to ja mogę tęsknić, wiesz, za sytuacją, żebyś siedziała obok i mnie nie przepytywała, chyba że kąśliwie, tylko żebyśmy sobie kogoś przepytywali. Za tym tęsknisz, a tęsknisz za tym, żebyśmy sobie posiedzieli na kanapie, za tym, żebyśmy się razem na przykład powzruszali w tych samych momentach albo zaczęli na antenie płakać, pamiętasz te czasy? No tak, no to było super. No, to jest znaczy wiele cudnych momentów. Ja to akurat mam coś takiego, że zapominam te gorsze pod każdym względem, ale nawet takie no albo nijakie po prostu. Niestety. No i pamiętam to, co fajniejsze, więc tak, było to. Często sobie wspominam przy różnych okazjach. Kto wie, może pewnego dnia, wiesz, jak będę pisał kolejną powieść, to będzie tam wątek prowadzących w telewizji no porannej. No właśnie. Tak. Na razie tutaj doszukiwałam się w tych wątkach różnych nazwisk i miałam niezłą zabawę. Jedyna rzecz, którą znalazłam a propos siebie, to nazwa gazety, w której jesteś redaktorem naczelnym. Przepraszam, Wiktor. Cały czas jak czytam tę książkę i czytam historię pana... To jest fikcja, tralalala. Czytam historię Wiktora, to sobie myślę, że przecież czytam o Marcinie Mellerze. To jest nazwa tej gazety, która brzmi Reflektor, a to jest mój program, który prowadziłam 185 lat temu w telewizji Kanal Plus i naprawdę tak się nazywał, ale nie sugerowałeś się tym. Nie, ja nazwę wziąłem, no tak mi się po prostu, co mi się kojarzyło, nie wiem, czy wziąłem to z jakiegoś zagranicznego tytułu, zagranicznej gazety. To było w miarę jakby oczywiste. Nie chciałem używać, miał być tygodnik i miał się nie nazywać Polityka Wprost News, i chodziło o to, żeby nie było jakichś skojarzeń z prawdziwym pismem, z prawdziwymi ludźmi, więc tak sobie wymyśliłem. Natomiast ja tam zrobiłem inny numer, mianowicie przez to, że jestem debiutantem powieściowym i przez to, że no tam są dwa plany czasowe, jest wielu bohaterów. W związku z czym, żeby się nie pogubić, od początku nazywałem wszystkich bohaterów albo nazwiskami, albo po prostu imieniem i nazwiskiem moich znajomych, przyjaciół, kolegów, osób niepublicznych, żeby czytelnik nie myślał sobie, że to jakieś, nie wiem, żarty są, po prostu żeby się nie pogubić. I to miało być robocze rozwiązanie, żebym pamiętał, że na przykład, nie wiem, były oficer służb specjalnych, który pomaga głównemu bohaterowi, się na przykład nazywa Michał Wójcik, łatwo mi to zapamiętać, z Michałem Wójcikiem chodziłem jeszcze do liceum, znamy się całe życie. Zresztą nazwisko głównego bohatera, Tilscher, to jest nazwisko panieńskie mojej przyjaciółki i było robocze, zostało. Ostatnio właśnie wpisywałem dedykację tej taty, że dziękuję za użyczenie nazwiska, bez udzielenia zgody zresztą. Marcin, w dedykacji tej książki piszesz, że jest to książka dla twoich dzieci, dla Basi i Gustawa. Dla mnie jest to opowieść o relacji ojciec-syn, choć jest więcej w tej powieści dzieci. Basia jest wymieniona jako pierwsza, choć ta relacja ojciec-syn mocna jest w tej książce. Zawsze ci to powtarzałam, jak ty mi mówisz, że ty mówisz o mnie w różnych miejscach, to ja zawsze jako przykład ojca, który naprawdę wie, co to znaczy być dla swoich dzieci przewodnikiem, opiekunem, wsparciem,
podaję Twój przykład. Mnie to zawsze wzrusza, ja to już Ci wielokrotnie mówiłam. Twoje dzieci przychodziły z Tobą do studia, jak pracowaliśmy razem. Wiem, że nie sypiałeś po nocach, żeby się nimi opiekować. Jak Ania, Twoja żona, wyjeżdżała, Ty zawsze byłeś z nimi bez problemu. To jest taki model ojcostwa, który ja bardzo cenię, a który wciąż moim zdaniem w Polsce jest takim modelem początkującym. Już się rozwija, ale wciąż jeszcze wzbudza jakąś, wiesz, sensację. To dlatego, że Ty jesteś po prostu późnym ojcem? Masz takie podejście do swoich dzieciaków? Myślę, że tak, że na pewno część, powiem tak, bo są dwie rzeczy. Z jednej strony ja miałem przykład bardzo dobry wyniesiony z domu ojcostwa, znaczy mój tata, który był jak na swoje czasy dosyć nietypowym ojcem, takim bardzo zaangażowanym, opiekującym się i kumpelskim, dowcipkującym, że moi koledzy bardzo lubili w podstawówce przychodzić do mnie do domu, żeby się pośmiać z moim tatą. To było z jednej strony, a z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo, że gdybym został ojcem znacznie wcześniej, na przykład jako 20-parolatek, różnie mogłoby się potoczyć. Bo byłem młody, bo byłem fiubdziu w głowie, bo chciałem żyć, bawić się, znaczy żyć, no, tak jak wtedy rozumiałem życie. I ta powieść jest między innymi takim trochę eksperymentem myślowym o takim moim jakimś odpowiedniku, który właśnie za wcześnie zostaje ojcem nie dorasta do sytuacji. I spieprzył sprawy i po prostu, a kiedy się ocknął, było już trochę późno, próbuję to naprawić. Znaczy, to jest kompletnie nie moja historia, ale właśnie to jest też fantastyczne w pisaniu fikcji, że po prostu jakby zastanawiasz się, eksperymentujesz z życiem, stwarzasz jakieś alternatywne scenariusze. Więc ja się cieszę tym swoim późnym ojcostwem, absolutnie świadomym, wyczekiwanym i z pełną świadomością, że każda chwila jest ważna i jak tam są, nie wiem, czasami dylematy, czy praca, czy dzieci, to w ogóle nie mam wątpliwości, bo na przykład widzę moich kolegów rówieśników, którzy się ocknęli w którymś momencie, patrzą i dzieci mają po kilkanaście lat i chcą się zajmować same sobą, a nie spędzać czas z rodzicami, a rodzice wcześniej zasuwali, bo po prostu trzeba było zarabiać na dom, na życie, nie wiem, rozwijać kariery. Ja na szczęście nie miałem tego dylematu, no z racji tego, że się tak potoczyło, jak się potoczyło. Po 40 zostałem ojcem. Tym bardziej mnie właśnie frapowała, fascynowała ta historia, co by było, gdyby ktoś, mężczyzna, został ojcem, spieprzył to, a potem się ocknął trochę za późno i próbował to naprawić, a co więcej, kiedy udało mu się to naprawić, nagle dzieje się coś, spada na niego coś takiego, że to się wszystko sypie. I wydaje mi się, że mam jakiś tam pewien talent do empatii, wczuwania się w cudze emocje i sytuacje. I tu bardzo się wczuwałem w rolę tego Wiktora, bohatera Czerwonej Ziemi, właśnie co by było, gdyby. Znaczy przeżywałem, jakby był, nie wiem, moim bratem. Tym bardziej, że ten syn Wiktora w powieści ma na imię, uwaga, Marcin. Co za niespodzianka. Wiesz co, mój przyjaciel, wymienię go z nazwiska, profesor Marek Węcowski, znam się jeszcze z liceum, właśnie przeczytał opowieść, bardzo mu się podobała i powiedział, byłby to fascynujący materiał do psychoterapeuty, gdzie by w głównym bohaterze analizował jednocześnie ciebie, twojego syna i twojego ojca. Nie, to nie jest tak. No ale oczywiście, no moja powieść, więc tam zostawiłem cząstki siebie. Ale uznałem, że to będzie jakoś zabawne, przynajmniej dla piszącego, że główny bohater ma tyle lat co ja, a jego syn się nazywa Marcin. Tak, i ta książka, tak jak powiedziałeś, toczy się jakby w dwóch miejscach w czasie. Tak sobie skaczemy, czytając tę powieść. I tam, kiedy cofamy się o te 20 lat, mamy historię, sorry, nie chcę tego upubliczniać, bo przecież nie wszyscy jeszcze przeczytali tę wspaniałą książkę, ale ponieważ znam Twoją drogę dziennikarską i wiem, że jeździłeś do Afryki i byłeś dziennikarzem piszącym dla Polityki, to dużo jest tam ciebie w tych historiach, tego człowieka, który się również pojawia, kiedy wraca pamięcią do swoich czasów sprzed 20 lat. Wiesz co, ja to po prostu, jakby tam pogrzebać, to jest zadziwiająco dużo, ale w tej książce jest bardzo dużo prawdziwych rzeczy, a jednocześnie ona jest fikcją. Ja po prostu wziąłem różne elementy ze swojej biografii, z tego, co widziałem, co kiedyś zaobserwowałem, co mi się przytrafiło, albo ludziom bliskim i po prostu jakby to, jak taki DJ, po prostu przemiksowałem wszystko, zremiksowałem. Także
efekt finalny jest po prostu fikcją, kompletną fikcją, nawet można powiedzieć baśnią, mimo że bardzo osadzona w rzeczywistości. Natomiast były dwie rzeczy. Po pierwsze, jest to moja pierwsza powieść, więc nie do końca ufałem swojej wyobraźni, w związku z czym, jeżeli mogłem brać coś z rzeczywistości, to brałem. Poza tym uświadomiłem sobie, i to sobie uświadomiłem w sumie w czasie ostatnich lat, kiedy na przykład odbywałem spotkania z czytelnikami przy okazji moich książek, nie wiem, reporterskich albo felietonowych, i opowiadałem różne anegdoty, historie, choćby z moich lat afrykańskich, że ludzie patrzyli, słuchali tego jak bajki o żelaznym wilku. I po prostu pomyślałem sobie, kurczę, naprawdę sporo w życiu przeżyłem, sporo widziałem. W tej Afryce przemieszkałem ponad 2 lata. Znaczy, po co mam sięgać po jakieś wymyślone światy? Nie wiem, pisarze robią specjalne dokumentacje, jeżdżą gdzieś, żeby zbadać temat. No, to jest, a ja to widziałem po prostu. Więc uznałem, że najprościej będzie sięgnąć do tego, co najmojsze, i tylko to przemielić i stworzyć z tego coś nowego. Także tam, jeżeli mówimy o tym planie czasowym z 96 roku, nie wiem, może są takie algorytmy do sprawdzenia, ile treści jest prawdziwych, a ile autor wymyślił. No to spokojnie ponad 50% tego, co tam jest opisywane, naprawdę się wydarzyło. Co więcej, redaktorka, która bacznie zczytywała tekst, pamiętam, że mi zaznaczyła wśród wielu innych zaznaczeń, tam były dwie rzeczy, że no to wygląda nieprawdopodobnie, na co jej powiedziałem, Ela, ale akurat to się naprawdę wydarzyło, znaczy ja tego nie będę zmieniać. Więc oparty na rzeczywistości, efekt jest fikcją. No, jak podkreślam, nie mam syna studenta, mam syna lat 10, córkę lat 8. Ale, dobrze mi z tym. A propos tych historii, które wychwyciła Ela, jest w książce opisane wydarzenie, które jest prawdziwe, które gdyby nie doszło do pewnej, dosłownie, zamiany miejsc, skutkowałoby tym, żebyśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli i nie rozmawiali, prawda? Mówisz o wypadku autobusowym. Tak. Tak, ruszając autobusem, rodzina kenijska poprosiła mnie i kolegę, czy możemy się zamienić miejscami z nimi, bo chcieli siedzieć wszyscy razem. My się zamieniliśmy i to nam uratowało życie, ponieważ doszło do czołowego zderzenia, zresztą na prostej drodze, gdzie cały bok autobusu został oderwany przez nadjeżdżającego tira z platformami, na których były samochody. I cała ta rodzina zginęła. No, to było coś... A ja miałem wtedy 20 parę lat. To są takie rzeczy, że ja miałem pewną świadomość tego, co się stało, ale też nie starałem się natrętnie wracać i zbyt dużo myśleć, żeby nie popaść w niebezpieczne myśli nad... Co jeszcze istotne, no jestem niewierzący, tak? Także musiałem sobie to rozwikłać bez interwencji boskiej albo znaczenia tego, co się stało, etc., etc., etc. Natomiast to wydarzenie jest jednym z kilku, które w powieści są, a które się zdarzyły, w których brałem udział, które się zdarzyły naprawdę. Poza faktem, że porzuciłeś syna. To może to ustalmy od razu, wiesz, różni będą nas oglądać, różni przeczytają twoją książkę. No poza tą historią, że powieściowy bohater główny, czyli Wiktor, ma syna tego związku pierwszego. To więc Ania, moja żona, kiedy 4 lata temu opowiedziałem o takim wstępnym pomyśle, ale już wtedy właśnie w tym wstępnym pomyśle był ojciec, był syn, jak i zacząłem to opowiadać, to lekko się zdenerwowała, że właśnie ten i ów plotkarski portal może ogłosić, że Meller ma nieślubnego syna. Nie mam. Marcin, ale wracając jeszcze do tej historii wypadku, bo mówisz, że jesteś niewierzący, nie doszukujesz jakiegoś głębszego sensu w tym zdarzeniu,
No dobra, można być niewierzącym, ale można na przykład mieć takie wyobrażenie o ludzkim losie, że się dostaje tak zwane drugie życie. Masz tak? Nie wtedy, wiesz, jest, znaczy było też tak, że wtedy, kiedy zdarzył się ten wypadek, ja z kolei byłem już po kilku wojnach jako młody reporter polityki. Wtedy, kiedy zdarzył się wypadek, miałem 26 lat, a pierwszy raz na wojnę pojechałem, miałem 23. I ja już wtedy przeżyłem naprawdę parę rzeczy takich, nie wiem, sprint przez pole minowe w Karabachu, na Kaukazie, jakieś biegi pod ostrzałem snajperów. Byłem na statku, który tonął na Morzu Czarnym z uchodźcami uciekającymi z Abchazji, z Gruzji, o którym zresztą Radio Soczi podało, że statek zatonął, w związku z czym mogłem powiedzieć, że wiadomości o mojej śmierci były mocno przesadzone. Zresztą była historia, że moi rodzice oglądali wiadomości w Polsce, gdzie podawano informacje o tym statku i zresztą moja mama powiedziała, że mam nadzieję, że Marcina nie było na tym statku, a tata powiedział, że jak go znam, istnieje takie niebezpieczeństwo. I ja oczywiście po zejściu z tego statku, pierwsze co robiłem, to dzwoniłem do rodziców, że żyję, że byłem na statku, ale żyję. Więc jakby to nie było, ten autobus, to też nie było coś takiego, że jakby kompletnie szokująca, to była szokująca historia, ale w moim wypadku działy się już inne rzeczy wcześniej. Więc mogę tylko powiedzieć tyle, że kiedy pierwszy raz poczułem jakby tchnienie śmierci, czyli w górnym, górskim Karabachu, mając lat 23 z okładem, to kiedy przebiegłem przez to pole minowe spod ostrzału, kiedy się zorientowałem, że żyję, że już jestem bezpieczny, to obiecywałem sobie, że nigdy więcej żadne takie historie. I tak naprawdę chyba zajęło mi to 2 tygodnie, żeby wrócić w dokładnie taką samą historię. Mogło, tak, lubię ten cytat z Jacka Kaczmarskiego, najlepszy wiek, żeby najgłupszy wybrać cel. Miałem tyle lat, ile miałem. Miałem poczucie nieśmiertelności, że nigdy mi się nic nie stanie, że... Znaczy, coś, co do dzisiaj wierzę. Znaczy, wierzę w przeznaczenie. Znaczy, to nie znaczy brak instynktu samozachowawczego. Nie, broń Boże. To znaczy, ja nawet na tych wojnach jednak zachowywałem daleko posuniętą ostrożność. To znaczy, nie starałem się wbrew pozorom robić rzeczy głupich. No pomijając to, jeżeli się uzna, że w ogóle sam wyjazd na wojnę jest rzeczą głupią. Ale już będąc w terenie tak zwanym, no to zawsze się orientowałem, czy ta droga jest przejezdna, nieprzejezdna. Starałem się, nie wiem, a to pojechać, czy są inni dziennikarze, a czy ktoś stamtąd wrócił, a czy są żołnierze, czy jest jakaś ochrona. Więc ten wypadek w autobusie, to uznałem, że... Jeszcze nie wiem, co ja uznałem, chyba że znowu się udało. Wiesz, i teraz jak sobie, jak opowiadasz to wszystko, ja tę część tych twoich historii, część twojego życia znam już z tych twoich opowieści, bo ile my się znamy? 135 lat. Ale... Coś w tym guście. Tak mi się to teraz, wiesz, wyświetla w tej historii, czy też w decyzjach, które później podejmowałeś zawodowo, bo jakby nam, widzom, ukazałeś się prowadząc rozrywkowy program w TVN, nazywał się Agent, potem byłeś wieloletnim redaktorem naczelnym pisma dla mężczyzn o kobietach Playboy, potem siedzieliśmy sobie razem na kanapie w telewizji śniadaniowej, więc to są bardzo bezpieczne wybory z punktu widzenia odpowiedzialności za swój los, ale patrząc na twoje CV, na twoją karierę zawodową, na wielu poziomach to rozumiem. I teraz, czy takie ciepłe kapcie, a dzisiaj masz na stópkach takie bamboszki i wjechało zdjęcie, czy takie ciepłe kapcie bardziej ci pasują, bo cię co właśnie, uspokajają, dają ci poczucie kontroli, czy po prostu już ten wiek, o którym wspomniałeś w cytacie z Kaczmarskiego, ma się za sobą i potem już się nie podejmuje ryzykownych wyborów.
Znaczy, jedni podejmują, drudzy nie podejmują. Jest, znaczy, wszystko w życiu ma swój czas. No i każdy ma inaczej skalibrowany ten czas. U mnie, powiedzmy, te wojny się skończyły trochę nie do końca z mojej decyzji. No tak się zadziały różne rzeczy związane z prasą. Ale kiedy po jakimś czasie sam sobie zadałem pytanie, żebym znowu gdzieś pojechał w takie, no po prostu tam, gdzie strzelają, to sobie odpowiedziałem już, że nie. Że jakieś pulę szczęścia wyczerpałem i to naprawdę dużą pulę. I teraz mamy, mówisz, że miałeś świadomość wyczerpania tej puli szczęścia i że nie będziesz ryzykował. No ale dobrze ci teraz w tych bamboszkach. Bardzo mi dobrze w bamboszkach, bardzo mi dobrze jako ojcu, bardzo mi dobrze jako mężu, jako człowiekowi rodzinnemu. I tak, znaczy to jest ten etap w życiu. Znaczy to nie znaczy, że w ogóle, wiesz, znaczy bambosza. Kiedy zapadła decyzja, że piszę Czerwoną Ziemię i wiedziałem i chciałem, też mi trochę z powodu konstruowania narracji, a trochę z potrzeby, że ja pojadę sobie do Ugandy i do Demokratycznej Republiki Kongo, czyli dawnego Zairu. I to zrobiłem w roku 20. Na szczęście tuż przed pandemią się wstrzeliłem w ostatnim momencie na kilka tygodni. No i wiesz, prawda jest taka, że znaczy Uganda jest, już jak na Afrykę, to w ogóle bezpiecznym krajem, a tak w ogóle jest w miarę bezpiecznym krajem, znaczy jak się przestrzega tam zasad BHP. Natomiast Demokratyczna Republika Kongo, a zwłaszcza prowincja Kivu Północne, gdzie bawiłem w styczniu roku 20 i gdzie się dzieje część akcji Czerwonej Ziemi, no i wtedy i teraz jest uznawana za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc na Ziemi. I jest we wszystkich ostrzeżeniach Departamentu Stanu, Foreign Office i wszystkich możliwych minister spraw zagranicznych i generalnie, że tam jeździć absolutnie nie należy. No i kiedy właśnie powiedziałem Ani, żonie, wcześniej mniej więcej, jakie są moje plany, no to ona jednak jako dziennikarka, pisarka, osoba bystra sobie pogooglowała i zadała mi serdeczne pytanie, czy mnie kompletnie porąbało, na co jej tłumaczyłem, że przedsięwziąłem pewne środki zabezpieczające. I tak też było, to znaczy zanim ja tam do tego Kiwu pojechałem, no to ja swoimi jakimiś metodami znalazłem ludzi, kontakty, a nawet sobie wynajęłem coś na kształt ochrony, żeby właśnie uniknąć porwania czy czegoś w tym rodzaju. Rozumiem. W związku z czym mówię tylko o tym, że także to nie jest tak, że bambosze, tak? Natomiast są to, powiedziałbym, takie kontrolowane bambosze. O, tak. Odpowiedzialne, dobra. Wiesz, czytając tę książkę, miałam też wyobrażenie, ponieważ oboje jesteśmy rodzicami, ty i ja. Nasze dzieci rodziły się w podobnym czasie. Zdaje się, że byłam jedną, tam nie wiem, którą w kolejności, ale jedną z pierwszych osób, z którą podzieliłeś się informacją, że Ania jest w drugiej ciąży i że w ogóle będzie Baśka. I ja się wtedy absolutnie wzruszyłam, bo to było też takie... Taki jakiś oczywiście rodzaj zaufania i tak dalej, wiadomo, ale pomyślałam sobie, że to dobrze, że to przychodzi do ciebie, że teraz będziecie mieli córkę i że ciekawe, jak się sprawdzisz a propos naszych rozmów o feminizmie. No, ale zdaje się, że dostaliście egzemplarz, który ćwiczycie codziennie. To opowiadaj, jaka jest Baśka? Znaczy, wiesz, ja tak nie wiem, powiedziałbym po mamusi, także dzieje się, jest dobrze, ale też nie chcę za bardzo opowiadać, wiesz, odpowiem tak trochę na ukos, a mianowicie, że w którymś momencie jak Gucio miał tak z 8 lat, i odbyliśmy rozmowę na temat moich felietonów, w których on się często pojawiał. Tak.
I rozmowa była poważna, że generalnie jemu się te felietony podobają, ale że on już nie chciałby, żebym więcej pisał. O nim? O nim, tak. I ustaliliśmy, że okej, a gdyby miało coś takiego nastąpić, że miałbym napisać, to zapytam go o zgodę. I to samo tyczy panny Barbary. Aha, czyli trzymam. Powinieneś był ustalić z Barbarą, czy możesz tak, powiedzieć? Tak, a skoro nie ustaliłem z Barbarą, to nie jestem uprawniony do opowiadania o niej. Przecież sytuacja jest elastyczna, no bo byliśmy ostatnio akurat z Gutkiem na festiwalu podróżniczym, gdzie miałem opowiadać o Gruzji. A tak się składa, że ostatniego lata poleciałem, akurat Ania musiała być w pracy, ja wziąłem Gucia i Basię, polecieliśmy na 3 tygodnie do Gruzji, gdzie tam jeździliśmy w górach konno, jakimiś nad przepaściami, z moimi przyjaciółmi się widywaliśmy i się uczyli DJ-owania, no w ogóle w Gruzji. A mówię o tym dlatego, że było super. No i jesteśmy na tym festiwalu podróżniczym i na przykład Gutek mnie zapytał, a czy on mógłby przed moim wystąpieniem, czy on mógłby ludziom opowiedzieć trochę o Gruzji. I to był czat, dlatego że tam było na sali, nie wiem, 400-500 osób. No i ja nie tylko w jego wieku, ale nawet w wieku lat 20 bym się swajdał po prostu ze strachu, no po prostu. A ten wyszedł, opowiedział, tam dostał brawa, także, ale mówię, to było na jego zasadach, tak? Chciał, wystąpił, spytałem się, czy na pewno, czy się nie boi, nie bał się, zrobił świetnie. No, także, ale umówiliśmy się, że mówię, dostanę pozwolenie, to opowiem albo dobra. Napiszę. No to teraz, słuchaj, to ja ci zadam następne pytanie. Potem powiesz Basi, że na nie odpowiedziałeś. Jeśli Basia powie, że nie chce, to ja to wytnę. A pytanie brzmi, czego słuchacie razem w aucie teraz? A nie, no to jest akurat bardzo proste. To znaczy, zależy, kto się dorywa do Spotify'a. Jeżeli Basia, to słuchamy Sanach. A jeżeli Gutek, to Mata głównie, albo Taco Hemingway. O raju, no to niezły rozstrzał. Tak. Wiesz co, miałem podsumowanie Spotify'a za 21 rok. Wyszło, że słucham wśród 10 kawałków było chyba 9 albo Sanach, albo Mata, albo Taco Hemingway. Słuchaj, my poszliśmy na kompromis. Okazuje się, że jest kilka genialnych muzycznie kawałków Sanach. Zresztą ja ją uwielbiam, uważam ją za absolutne zjawisko. Ja kocham Sana. Absolutne zjawisko. Ta dziewczyna jest darem z niebios dla nas wszystkich. Naprawdę jest cudowna. Byłam na jej koncercie tej trasy teraz, uczta. To jest prawdziwa uczta. Ale my znaleźliśmy kompromis. Okazuje się, że uwielbiamy całą czwórką. Po prostu drzeć się, wiesz, w aucie utwory. Najmłodszy ma najgorzej, bo tam się nie wyrabia jeszcze na zakrętach w słowach. Ale jest to też taki rodzaj rodzicielstwa, które fajnie łączy, fajnie zbliża. Marcin, a propos rodzicielstwa. Czytałam książkę i współczułam twoim rodzicom. Współczułam twojej mamie, tego, że fruwałeś po tej Afryce. Ojcu pewnie też, ale jestem matką, więc gdzieś umiem się poruszać w tych odczuciach. Bo jeśli wiesz, że twoje dziecko pojechało w taki region, a cofnijmy się i sobie uświadommy, że początek lat 90. to jest zupełnie inny świat. No nie masz po prostu, tak jak twoi bohaterowie w twojej książce, dostęp nie tylko, wiesz, do WhatsAppa, ale do Signala i nie mówię o zwyczajnych połączeniach i możesz sobie kupić ugandyjską komórkę i po prostu jesteś w kontakcie. Wtedy tak nie było. Teraz, czy ty sobie w ogóle wyobrażasz, że twoje dzieciaki fundują ci to, coś ty zafundował swoim rodzicom? Nie, no już od dawna o tym myślałem. Znaczy, że to po prostu mam nadzieję, że karma nie wraca do końca. Karma jest za bitch, pamiętaj. Tak. Nie, no wiesz, w Afryce na przykład, to jak ja tam liczyłem, tam na przykład spokojnie były takie okresy, że ja przez miesiąc i dłużej się nie odzywałem. Nie dlatego nawet, że nie chciałem, tylko nie było jak. Nie było komórek, nie było internetu. Ja pamiętam, że jak byłem w Afryce i rodzice w kwietniu mieli rocznicę ślubu, no to ja wtedy sobie zapewniłem tam na długo wcześniej dostęp do telefonu satelitarnego przez ONZ, to zresztą było właśnie w Zairze, dzisiejszym Kongo. Ale było także miesiąc dokładem. Nie, no ja w ogóle sobie nie wyobrażam. Znaczy to jest to, co oni musieli przeżywać.
trzeba wziąć poprawkę też na to, że znaczy czasy były też inne pod tym względem. To znaczy, nawet jest taki popularny, krążący pod sieci od lat, że urodziliśmy się w latach tam chyba 70. akurat. Znaczy o tym, jak to się właśnie całymi dniami nie wracało do domu, jak się chodziło z kluczem na szyi, jak się tam taplało w kałuży, jakoś nikt od tego nie umierał, żarło się czereśnie z drzewa, nikt nie umierał i tak dalej, a dzisiaj no, wszyscy rodzice, nie włączając tu siedzącego, się tam trzęsą z byle powodu. Więc ta tolerancja była zupełnie inna. Niemniej, no to co ja odwalałem, to był ekstremum z punktu widzenia rodziców, no bo to mówię, jak nie jeżdżenie na wojnę jako reporter, to włóczenie się po Afryce i znikanie na całe długie miesiące, etc., 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 więc... Jak wracałeś do Polski, to balowałeś tygodniami, nie? Tak, ale jednak jak wracałem do Polski, to pierwsze co było, to do rodziców, od razu. Znaczy przyjemne z pożytecznym, raz żeby rodzice się mną nacieszyli, a dwa na pieczonego kurczaka z chrupiącą skórką mamy i domowymi frytkami. To było zawsze, to było nieważne skąd wracałem, czy z Bieszczad, czy z Dębek, czy z Afryki, to zawsze ten kurczak i te frytki, domowe frytki. Fajnie. Gotujesz dzieciom? Tak. Pikantne? Tak. Tutaj mogę cię wypucować, jak tak, zaserwowałem. Jedziesz. Jak twój biedny mąż po prostu spływał potem i musiałem zrobić nową wersję bodaj makaronu. On jak on, ale ja umarłam. Tak, lubię ostre. Wiesz co? Krok po kroczku. Tak, prowadzam oczywiście nie tak jak ja, ale wydaje mi się, że już teraz jedzą ostrzej niż 99% europejskich dzieci. Także tak, niewątpliwie. Marcin, a ta książka jest też trochę o tym, że czas upływa, że czas przemija, że się starzejemy. Ja ją tak, nie wiem, może jestem w ogóle w klimacie, wiesz, jak to mi powiedziały dziewczyny, Ewa Winnicka i Magdalena Grzebałkowska o swojej książce Jak się starzeć bez godności, że jestem w wieku przedstarczym. Więc może po prostu ja jestem w wieku przedstarczym i wszystko czytam jako jakąś taką formę rozliczania się trochę z tym, co już było i nieśmiałego jeszcze oczekiwania na to, co będzie. Czy to jest też właśnie takie twoje w tej powieści złapanie, wiesz, dorobku i popatrzenie na to mam, nie? Mam to. Nie, to nie myślałem w tych kategoriach. Myślałem bardziej taki... Chciałem też napisać coś nostalgicznego, takiego, to nawet, to też jako konsument kultury, ja lubię takie historie o jakichś straconych szansach, o tym, co się wymsknęło, o tym, do czego nie doszło, że to się pamięta lepiej niż to, co się zdarzyło. O historię, że nigdy nie sprawdzisz, co by było gdyby. I chciałem, żeby ta opowieść, ta powieść była też przesiąknięta tego rodzaju nostalgią. No i dwa, to co mnie zawsze ciekawi, na co nie mam odpowiedzi i nikt chyba mądry nie ma, to znaczy na ile ten sam człowiek, ale nie wiem, po 20-30 latach i po wielu doświadczeniach życiowych jest tym samym człowiekiem, którego na przykład znaliśmy. Co, zwłaszcza w przypadku, na przykład, kiedy mamy dwie bardzo sobie bliskie osoby, to mogą być przyjaciele, to mogą być kochankowie, i jest cięcie i spotykają się po ćwiartce wieku. No i pytanie, czy spotykają się ci sami ludzie? I to mnie bardzo ciekawi. Lubię czytać, oglądać historie, w których się pojawia ten wątek. I sam postanowiłem zabawić się z tym wątkiem i tak naprawdę nie odpowiadać na to pytanie, bo tam padają pytania właśnie wprost albo z kontekstu właśnie, czy jesteśmy tymi samymi ludźmi po tak długiej przerwie, czy nie, ale odpowiedź to niech każdy, znaczy nie ma odpowiedzi, tam każdy sobie może odpowiedzieć albo przenieść to na swoje doświadczenia jakieś życiowe. Ja tam chciałem tam zostawić takie otwarte uliczki. Znaczy nie w sensie intrygi, bo ta jest zamknięta, ale w sensie jakichś takich stanów emocjonalnych, zwłaszcza kiedy dotyczy to tam historii miłosnej, która się przewija przez tą książkę. O to. No. I tu dochodzimy do sedna. Co to za wielka miłość? Kto to? Nazwiska i adresy poproszę.
Nie no, główny bohater się nazywa Wiktor Tilscher. No tak, tak, to już wiemy, no i co? Mogę dodać, że Wiktor ma na imię na cześć bohatera książki Edmunda Niziurskiego, Księga Urwisów. To był Wiktor Stopa, jedną z najważniejszych książek mojego dzieciństwa, dlatego ma Wiktor na imię. Właśnie ja się teraz zastanawiam, co jest w moim interesie jako pana autora. Czy tak zostawić się w tej mgle i twoich widzów, żeby się tak, domyślać? Tak, wybieram opcję pierwszą. Ja, a jaka jest pierwsza? No właśnie, a jaka była druga? Zostawić się we mgle? Nie, czy... wiem, nie wiem, jaka jest pierwsza, nie wiem, jaka jest druga. Słuchaj, no to jest powieść. No ja wiem, no, ale moja. Wiesz, no, sam powiedziałeś, że to jest jakiś, jak to powiedziałeś, DJ-ski miks tego, co widziałeś u innych, co się stało u ciebie. Więc kim tak, jest jesteś, ta jak powiedziałem, ona, że w pewnym ta sensie, miłość? W pewnym sensie jest, nie w pewnym sensie, że jednak to jest fikcja, zupełna fikcja. No i mimo, że jest bardzo dużo prawdziwych wydarzeń, jest też tam kwiat mojej wyobraźni, pokaźny, rozkwit. Widać, że syn dyplomaty po prostu. Gena nie wydłubiesz, co Meller? A, jest tam gena, a to od siebie. No, nie mogłem w powieści napisać, że jak mówi Magda, raczej znajomy Magdy Mołek, w związku z czym tam bodaj w powieści jest, że to listonosz głównego bohatera, tak? A jest dosyć zabawne, tak mi to zapadło, to gena nie wydłubiesz od ciebie, że jak, przez to, że ja tą powieść pisałem z rywami, pisałem ją w sumie prawie, no nie prawie, 2 lata, to czasami pisałem, przerywałem i jak zaczęła się redakcja, to mi redaktor uświadomił, że chyba 4 razy to gena nie wydłubiesz i 3 razy trzeba wywalić, no bo wyjdzie na to, że nie znam innych zwrotów po polsku, tylko wiesz, gena nie wydłubiesz, także to jest. Ale tak naprawdę masz to ode mnie, ale autorem tego sformułowania jest wspaniały, cudowny Janusz Leśniczy z Beskidzkiego Rytra. Och, jakie my mieliśmy wspaniałe wieczory z jego żoną Alicją. Oj, cóż to były za boskie czasy, więc to też nie jest, wiesz, nie wymyśliłam tego, to ci mówię, że to skąd, tak, widzisz, skądś przyszło. Od ciebie zaczerpnąłem. Jesteś w powieści Czerwona Ziemia. Wzruszyłaś się? Podwójnie, bo jest też mój reflektor. Już ci powiedziałam o reflektorze, więc... Tak, jeszcze ja tu coś znajdę o sobie. Poczekaj, bo ja jeszcze nie skończyłam, więc ja tu jeszcze trafię na jakiś ślad mnie. Marcin, piszesz sam na 4. okładce, że jest to opowieść o wielkiej miłości i tęsknocie. Czy miłość wielka to jest ta, która była i utraciłeś ją, czy ta, która jest, o którą trzeba dbać, która... Bywa, że i ciąży, bo to uczucie, wiesz, jest miksem znowu. Nie, to dobrze, to skoro już wracamy, to nie, no to już jest owoc mojej kreacji, tak? Znaczy... A ja cię nie pytam teraz o książkę, ja ciebie pytam, Marcina Mellera. Jaka miłość dla mężczyzny 54-letniego jest tą, która, wiesz, wznosi? Nie, no to ja nie będę, nie, no miłość rodzinna, proste. Mhm. Także to jest to, co mnie niesie, moja rodzina. Mhm. I to jest prosta odpowiedź. A to, co jest napisane na tylnej okładce, to jest miłosiepiska powieściowa, a tęsknota jest, wiesz, to jest i tęsknota za Afryką, i tęsknota za młodszym sobą, i tęsknota za jakimś dawnym uczuciem, które się nie spełniło, i tęsknota za czymś, co się stać mogło, a się nie stało. Lubię po prostu, ale to już mówię, też lubię po prostu powieści, filmy takie przesiąknięte właśnie tego rodzaju tęsknotą, nostalgią, takie w jednym z moich ukochanych filmów dawno temu w Ameryce, w jednej z ostatnich scen, który jest w ogóle ultra nostalgicznym filmem. Tam jak Robert De Niro w jednej z ostatnich scen tak idzie do palarni opium i tak pali, jest taki jego uśmiech, o którym w ogóle pisano niemalże pracę magisterską, a może po prostu pisano pracę magisterską, analizę. Co znaczy ten uśmiech, na ile to jest właśnie gorzkie, a na ile właśnie taka nostalgia, na ile jakby powrót do świata, który już nie istnieje, więc kilka razy mi ten uśmiech De Niro się przypomniał, jak pisałem Czerwoną Ziemię.
Dobra, Marcin, ostatnie pytanie. Cytat z książki, napis nad barem w Ugandzie. W whisky mądrość, w wodzie bakterie. Co dzisiaj pijesz? Bakterie. Wodę. Wiesz, to jest też pestel, nie? Odstawiasz kolejne rzeczy. Cztery lata temu, tak? 4 lata temu rzuciłem fajki? 4 lata temu rzuciłem fajki. Potem sobie jakiś czas temu odpoczynek od alkoholu zafundowałem, etc., etc. Także wiesz, no. Życie tak. Pana po 50. Życie Pana po 50, małe dzieci, już tylko tam kinderbale tak. I no woda. Wiesz, kinderbale to jest dopiero, to po prostu wiesz, najbardziej hardkorowa transmetalowa impreza. Nie dostarczy Ci takich wrażeń jak dobry kinderbal. To prawda. Marcin, bardzo Ci dziękuję. Wiesz, że zawsze Ci kibicuję i szczerze, słuchajcie, naprawdę, Marcin tu pisze na czwartej okładce, że ma nadzieję, że zerwiecie noc albo dwie. To jest 300 stron naprawdę niezłej historii. Nie wiem, jak szybko czytacie. Ja faktycznie, dawno mnie w moim domu nie widziano w takiej sytuacji, że ja po prostu, wiesz, jedną ręką mieszałam zupę, a drugą tutaj doczytywałam stronę i tylko słyszałam mamo, mamo, mamo. Przepraszam, ja tutaj jeszcze nie dokończyłam rozdziału. Więc fajnie, dzięki za tą czerwoną ziemię, dzięki za tę rozmowę. No przeproś synów i dzięki Magda, wielkie dzięki. To co, do zobaczenia w bamboszach na kinderbalu. Tak jest. Pozdrowienia, pa, dziękuję. No i fajnie było pogadać ze starym kumplem. Jednak naprawdę trudno czasem się rozstać. Ale dzisiaj trzeba już było, więc też Wam bardzo dziękujemy za to spotkanie. Pamiętajcie, czytanie czyni wolnym, więc polecam. Dziękuję za dzisiaj, liczę na subskrybencję, liczę na łapki w górę i oczywiście czekam na Wasze komentarze. Pięknego wieczoru, dziękuję, pa.